dobry. Jesteśmy na Palenicy Białczańskiej. 6:30 startujemy. Już jest tyle ludzi. Pogoda taka sobie, jak się wydaje. Plan jest na dzisiaj przejść przez Przyglasową Przełęcz z Doliny Pięciu Stawów do Morskiego Oka. No i jest potok Roztoka, wodok Żmoty Mickiewicza. 6:55, więc niecałe pół godzinki jesteśmy na wodogrzmotach. Dobre tempo. Jak to dzisiaj wygląda? Dobra, minęliśmy wodogrzmoty. I tu mamy skręt na zielony szlak na Dolinę Pięciu Stawów. Pokazuje 2 godziny 10. I tu po takich schodach. Idziemy cały czas wzdłuż potoku Roztoka. Pogoda fajna, słońce praży, ale jest cały czas wiaterek. Także nie czuć tego słońca, pewnie nas opali, a nie będziemy nawet czuć tego. Jest za 28, jesteśmy przy szałasie. I zostało nam godzina 10. No i mamy. Zimą szliśmy tym czarnym, a teraz idziemy zielonym do Śklawy. I tam też jest przejście do schroniska. Fajnie tu, taka dżungla i skały dookoła. Spoko. Mam z tobą fartę. Taka pogoda. Pogoda jak na naszych wycieczkach, standardowo. Taka miała być, taka jest. Prognozy mówiły inaczej, a jest po mojemu. Podchodzimy na górę Siklawy. Zaraz będzie ciekawiej. Dużo, nawet znajomych można spotkać. O pół do 9 rano. No i tu się tak spindramy. Po takich łazach, one w zimie prześliskie. No i trzeba po tym wyjść. To jest gładkie. Teraz jest spoko, jest przyczepność, ale zimą no to jest śliskie zawsze. Dlatego tu się nie chodzi zimą. Opa. Niesamowite. No jest dobre miejsce. Naprawdę dobrze to wygląda. Jeszcze tu latem nie byłem. Świetnie. Co? A gdzie ty ją widzisz? A tu. Bliżej. Nawet ten co nam się pokazał. To koniec
ulicy będzie słychać, bo wieje. Kolor ma fajny, trochę jak w Chorwacji. Zawrat, nie idziemy do Doliny Pięciu Stawów, tylko niebieskim na Zawrat i tam będzie odbicie na Szpiklasowy. Trzeba obejść cały Wielki Staw, tam wokół musimy iść. Na Zawrat 1,5 godziny, pikuś. Szlak jednokierunkowy. Bo nie ma dla nas strzałki żadnej. Idziemy dalej. Chcemy wejść, obejść to dookoła. Tak musimy obejść cały staw i tam się piąć w górę. I mamy rozejście na Szpiklasową przed godzina 50. Pięknie żółtym. Na Zawrat dalej prosto niebieskim. Godzina 25. Czyli na Szpiklasową troszkę dalej jest. Więc idziemy tam, na Szpiklasową przełęcz. A tam mamy koleżankę. Tam przy samym szlaku. Wyszliśmy z auta, była taka pogoda zniechęcająca, czarne chmury, a teraz jest tak. Cudnie. Powtarzam się, ale jak zawsze na naszych wycieczkach. Jeszcze tam zostało się wdrapać na to. No stąd to wygląda przerażająco. Jeszcze sobie zejdziemy troszeczkę w dół, żeby było mocniej. Tam idą ludzie. Tam mamy iść. Tak, 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 cyk, cyk. Tam łańcuchy się zaczynają jakieś. A tam jest szczyt Szpiklasowy. No i co, zaczęło się podejście ostre i tak już będzie do końca. Ale fajnie. Z tej strony jakby mniej wieje trochę, nie?
Kolejna koleżanka do nas przyszła. No mają tutaj co jeść. Jest tak zielono. Tylko stromo. Trzeba się wspinać. No i przyszła nam kozica na szlak. Piękna jesteś. Kurwa, jak blisko. No i przeszła sobie. To teraz my możemy przejść. Nikt nikomu nie przeszkadza. No takie ostre to było podejście. No ale jakoś przeszło. No i tak to wygląda. Tyle śniegu. Dzisiaj 7 lipca. Tam tyle śniegu. Damy radę jakoś, nie? Bez raków, bez czekana. Persik. Pyk, 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 tam łańcuszki, pyk. Jesteśmy na przełęczy, z przełęczy na szczyt, pyk. No i sobie schodzimy na obiadek. Luks. I cały czas żółty szlak takimi zakosami. Stromo, tam już chłop wisi na łańcuchach, na samej górze. A tu nic ciekawego. Resztki śniegu, trochę gruzu. Zaczynamy spinaczkę. Tak idzie. Jest fardo, same końce. Jest trochę spinaczki. Ciężko cokolwiek poszukać, bo zgasa się. Ale idziemy. Przełęczy, glasowej. Nasz glasowy idzie. Tam widać ludzi. Na samym szczycie. Patrzcie, ile tu jezior. Czarny staw pod rysami. Morskie oko. Tu 5 stawów polskich. Ależ to nie znam.
tak jak siklawa. Szliśmy tam. Widać szlak wyraźnie. No i tu. I teraz schodzimy na tą stronę. I też widać szlak. Do Morskiego Oka. Schodzimy już troszeczkę ciszej ten wiatr. Chociaż tu dalej tak wygląda zejście. Bardzo fajny szlak. Także w tą stronę nie ma chyba żadnych trudności. Cały czas idzie takim chodnikiem. Nie ma łańcuchów. Śniegu nie ma już na całej trasie. W ogóle. Znaczy jest tam gdzieś obok szlaku, ale na szlaku nie ma w ogóle śniegu, więc żadnych raczków nie trzeba. Śmiało możecie iść. Tylko sprawdzić sobie pogodę, czy jakiś burz nie ma. Aczkolwiek dzisiaj burze były zapowiadane, a pogoda jest taka. Coś tam się chmury, ale myślę, że zdążymy spokojnie do samochodu. Przed tym jeszcze ciepiutko opalamy się. Jest mały odcinek łańcuchów, jakieś 6 metrów, bo tak to wygląda, bo jest trochę stromo, ale nie jakiś tupi. Tak, idziemy. Robi wrażenie. Tutaj takie rumowisko, tu się osuwa cały czas. Zdecydowanie najpiękniejszy szlak w Tatrach. Cała ta pętla, którą dzisiaj ogarniamy. Potęga skał. No, nogi już zmęczone. Już się kolana wyginają w drugą stronę. Nad głową wiszą.
i widać już, że będzie kolejka po piwko. Jest z 15 minut. Jest. Uła. 13:21. Kurde, ile much. Much chyba więcej niż tych cetrów tutaj. Dwa piwa, 56 zł. Z butów mnie wywaliło. Ile? 56 zł. Za dwa piwa? Nie, no, nie. Tylko jest kaucja za te kufle. O. Tak się wraca asfaltem z Morskiego Oka. Całkiem przyjemnie, nie trzeba na koniach wcale. Wystarczy kufel za dychę sobie kupić. Jest zupełnie przyjemnie. No, spoczyłeś? Okej. 15:08 jest. 15:08, widzimy samochody, więc wyszło nam niecałe 9 godzin. Z 15:30 będzie 9 godzin, więc mamy 8,5 godzinki. Cała nasza pętla. Pogoda super, jak zwykle na wycieczkach. Wszystko rewelacja. I nie wracaliśmy koniem, tak jak zapowiadałem. Daliśmy radę. Stopy pieką, kolana się zginają w drugą stronę. Tak, kręgosłup też już czuję trochę. No i tak to wygląda. Ogólnie ciężko, ale spoko. No i tak, jest godzina 15, więc jeszcze coś można zrobić dzisiaj. No, pewnie na Zakopiance spędzimy resztę tego pięknego dnia. Co, zakończyliśmy tą wycieczkę. Niecałe 9 godzin. Piękna pogoda, piękne warunki, piękna trasa w ogóle, piękny szlak, wszystko fajnie. No i teraz szukamy naszego kierowcy i lecimy. Jeszcze na jakiś obiadek do zadymy. Tu stoi.